ten mecz idealnie wpasował nam się w mikrocy, który sobie zaplanowaliśmy na ten tydzień. Nieco mocniejsza praca na te ostatnie, powiedzmy, mecze w tej rundzie. Mieli okazję dzisiaj w większym wymiarze czasu zagrać zawodnicy, którzy ostatnio mniej grają. Także mieliśmy okazję również im się przyjrzeć w tym momencie. Na pewno mogliśmy dzisiaj przyjrzeć się i gdzieś przećwiczyć, przetrenować sobie atak pozycyjny, gdzie chociażby w meczu ostatnim z Rowem Rybnik gdzieś tam za bardzo nam to nie wychodziło. Dzisiaj nadarzyła się taka okazja, więc z niej skorzystaliśmy, także też bardzo wartościowy sparing. Którego z tych młodych piłkarzy by pan wyróżnił, bo i Matuszewski strzelił bramkę, i Zdebowicz zaliczył też asystę przy bramce setnej? Niech korzystają z każdej minuty z treningu z pierwszą drużyną. Pomalutku ich wdrażamy właśnie do tego, żeby stanowili w przyszłości osile GKS-u. Na ten moment naprawdę zrobili już ogromne postępy. Przemek też można powiedzieć, że praktycznie w każdym meczu gdzieś zbiera te cenne doświadczenie, te minuty. Jeśli chodzi o Matuszewskiego, przyjdzie na niego też odpowiedni moment, cały czas daje sygnały, że jest w pogotowiu, ale że jest gotowy, natomiast zdajemy sobie sprawę, jaki jest trudny przeskok mimo wszystko z tej piłki juniorskiej do seniorskiej, ale robi chłopak postępy i w przyszłości wierzę w to, że będzie decydował tutaj o obliczu GKS-u. Przemek, asysta w pierwszej połowie, bramka w drugiej, chyba możesz być zadowolony. No tak, jestem gdzieś tam zadowolony. Z tego udało się strzelić bramkę, dać asystę, ale ważniejsze, że wygraliśmy. Wykonaliśmy dobrą jednostkę treningową, dobry sparring, można było się pokazać. Jeszcze nie tak dawno to ty jeździłeś na konsultację reprezentacji U18. Myślisz, że po takim meczu jest szansa, żeby trenerzy z tej właśnie kadry cię zauważyli? Zawsze jest tam gdzieś szansa. Rok temu byłem na konsultacjach kadry. Wiadomo, grać z rokiem na piersi to jest coś niesamowitego i zawsze fajnie być w kadrze. Myślisz, że ten mecz, ta bramka, ta asysta pomoże ci w tym, żebyś trochę więcej minut w lidze dostawał od trenera? Myślę, że na pewno gdzieś tam pomoże, no ale spokojnie, ja czekam na swoją szansę, postaram się ją wykorzystać. Przed wami teraz wyjazd do Resowi, a później dwa bardzo ważne mecze z Elaną i z Widzewem. Czuć już trochę napięcie w drużynie? Znaczy, może napięcia nie ma, ale gdzieś tam na pewno czuć to, że zbliża się mecz z Widzewem, gdzieś te derby zawsze wiążą się z dużymi emocjami. Na pewno będziemy chcieli, teraz jedziemy do Rzeszowa, to jest priorytet w tym meczu, zdobyć punkty, wygrać ten mecz. A co będzie za dwa tygodnie, trzy, to możemy rozmawiać po Elanie, po Rzeszowie, co będzie. Przez większą część tego sparingu drużyna grała bardzo wysoko. Czy podobnie będzie w Rzeszowie? Jest taki plan? Plan jest, można powiedzieć, podobny na każdy mecz, zwycięstwo, natomiast będziemy przygotowywali się do tego meczu, jak do każdego, bardzo solidnie. Jutro mamy analizę przeciwnika, poznamy te dobre strony, poznamy te, które będziemy chcieli również wykorzystać i ocenimy, w jaki sposób możemy zaskoczyć przeciwnika i tak też mam nadzieję, że to będzie zrealizowane w tym meczu w Rzeszowie.